Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witamy w odcinku specjalnym Tygodnia w sieci. Wyjątkowo ten odcinek będzie podzielony na trzy części. Jest to reportaż, który przygotowała AS z Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorców, który w Krakowie zwołała partia Ruch Poparcia Janusza Palikota. Jako, że materiałów było bardzo dużo, a czasu na montaż nie tak wiele, więc wrzucamy to, co mamy w trzech częściach. Pierwsza część to będą przemówienia rozmaitych dygnitarzy mniej lub bardziej partyjnych, prezentujących, co Ruch Palikota obiecuje, że zrobi dla przedsiębiorców. Zapraszam. Kapitalizm jest religią. Jest jedną z najbardziej bezwzględnych, niemiłosiernych i nieuczciwych religii. Chcesz rzetelnych informacji o kapitalizmie? Nie słuchaj Palikota, słuchaj kontestacji. Jest sobota, 13 października. Z Krakowa wita Was Anna Stawska, czyli AS. Specjalnie dla słuchaczy kontestacji będę relacjonować przebieg odbywającego się tutaj Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowanego przez Ruch Palikota. Na kongres zjechali z przedsiębiorcy z całej Polski, żeby dyskutować o ważnych dla nich sprawach. Pojawią się również eksperci. Jestem już na tarasie przeznaczonym dla mediów, skąd wszystko fantastycznie widać. Już właśnie zaczynają się obrady kongresu. Sala wypełniona jest po brzegi. Widać, że zainteresowanie kongresem jest ogromne. Właśnie zaczynają się obrady. Podczas kongresu przewidziana jest również konferencja prasowa. Hasło tego kongresu brzmi "Damy radę". Czy rzeczywiście z rozwiązaniami proponowanymi przez Ruch Palikota damy radę? Czas pokaże. Witam Państwa bardzo serdecznie. W imieniu organizatorów oraz swoim organizatorami są Ruch Palikota, Think Tank Plan Zmian oraz Stowarzyszenie Ruch Kapitału Społecznego. Witam wszystkich Państwa zgromadzonych tutaj na sali, ale witam również wszystkich przedsiębiorców, którzy zasiedli przed komputerami i obserwują przez transmisję internetową to, co będzie się działo gdzieś tutaj na kongresie. Mam nadzieję, że Państwo też są już z nami. W imieniu pomysłodawców kongresu, korzystając z okazji, dziękuję kilku tysiącom przedsiębiorców, którzy wypełnili ankietę na naszej stronie internetowej. To dzięki Państwu mogliśmy dzisiaj zorganizować ten kongres i Państwo są też współautorami programu Ruch Palikota, który mam nadzieję będzie dla Państwa zadowalający i przedstawi najważniejsze rzeczy dotyczące programu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Witam także członków i sympatyków Ruchu Palikota, którzy przyjechali do nas, do Krakowa, właśnie dziś na ten kongres. Szczególnie serdecznie chciałabym przywitać naszych gości specjalnych. Witam przedstawicieli biznesu. Witam pana Łukasza Pankiewicza, kierownika zespołu małych i średnich przedsiębiorstw PKO BP. Witam. Witam panią Ilonę Stańczyk, prezes Greta Sport. Witam pana Dariusza Walczaka, prezesa PS Sport, spółka ZO. Witam pana Ryszarda Kołodziejczyka, prezesa firmy ENR. Witam pana Dariusza Bacarza i od razu pana Andrzeja Płeckiego, przedsiębiorcy z EU. Serdecznie witamy. Witam przedstawicieli organizacji pracodawców i przedsiębiorców. Witam panią Krystynę Dziecewicz, prezes Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Przedsiębiorców. Witam pana Piotra Kościukiewicza, prezesa Fundacji Kapitał dla Innowacji. Witam pana Tadeusza Zagórskiego, prezesa Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług.
Witam pana Dariusza Jadczyka, przewodniczącego Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie. Witamy gorąco przedstawiciela Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, pana prezesa Wiesława Burego. Witam przedstawicielkę Uniwersytetu Jagiellońskiego, panią prorektor, profesor Maria Joannę Fis. Witam przedstawicieli Rady Programowej Planu Zmian, pana Roberta Kwiatkowskiego i pana profesora Jana Wydackiego. Witam naszych ekspertów, którzy pojawią się dziś na tej scenie. Pana Jacka Sadowskiego, prezesa Demo Energy Lounge. Witam pana doktora Sieradzana, ekonomistę i analityka finansowego. Witam także doktora Krzysztofa Miszkowskiego, dyrektora Planu Zmian, eksperckiego zaplecza w Malikowie. Serdecznie witam naszego gościa ze Szwecji, pana Ole Schmidta, posła do Parlamentu Europejskiego. Serdecznie witam panią dr Małgorzatę Starczewską-Przestoszek, główną ekonomistkę i dyrektor działu badań i analiz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych na Wiarę. A już za chwilę, drodzy państwo, przygotujcie się na owację oklaski, bo zapraszam i witam wielką trudę. A będą to nasi główni mówcy na dzisiejszym kongresie. Były minister spraw zagranicznych, pan Andrzej Olechowski. Krakowski gospodarz, wydarzenie. Poseł z Krakowa, Łukasz Miwała. I najważniejsza postać w dniu dzisiejszym. Zapraszam przewodniczącego ruchu, pana Janusza Polikowa. Owacja na stojąco dla animatora całego ruchu, czyli Janusza Palikota. Spotkaliśmy tutaj dzisiaj z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby pierwszy raz usłyszeć o szczegółach programu ruchu Palikota dla małych i średnich przedsiębiorstw. Po drugie, żeby dalej prowadzić rozmowę z wami, przedsiębiorcami, o tym, co trzeba w Polsce zmienić, żeby pracowało się nam po prostu lepiej. A nasz kongres zaczniemy od wystąpienia naszego gościa specjalnego. To ekspert w zakresie gospodarki i polityki zagranicznej. Pełnił wiele ważnych funkcji, z których wymienię choćby tylko ministra spraw zagranicznych. Człowiek, który 10 lat temu w gdańskiej hali Oliwia był jednym z trzech założycieli Platformy Obywatelskiej. Dziś jest tutaj z nami. Zapraszam na scenę pana Andrzeja Olechowskiego. Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo za to miłe przywitanie. Ja, jak państwo wiedzą, w polityce już nie jestem i dlatego takie duże spotkanie i wystąpienie do państwa. Przyszedłem do państwa z nadzieją i z apelem. Przyszedłem powiedzieć, że jesteście nadzieją, że ktoś w końcu w Polsce zajmie się na serio małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Kiedy w 1870 roku grupa warszawskich przemysłowców i patriotów jednocześnie założyła Bank Handlowy w Warszawie, pierwszy bank na ziemiach polskich z polskim kapitałem, na frontowie tego banku umieścili hasło Polacy, bogaćcie się. To hasło nie mogło się przebić, nie mogło wygrać wówczas z romantycznymi hasłami nadającymi główny cel działalności Polaków. Pozytywiści, jak państwo wiedzą, w tamtych czasach przegrali. I w zasadzie przepływają do dzisiaj. To jest niezrozumiałe, że hasło tak oczywiste, jest wyrażane w różnych miejscach, w różnych językach, w różnych sposób. Najbardziej tak współcześnie gospodarka główcza. Hasło Polacy bogaci się
nie może się przyjąć, że postawa przedsiębiorczości, postawa, czynnik, umiejętność, działalność, tak ważna dla każdego społeczeństwa, zwłaszcza dla społeczeństwa na dorobku, ta postawa jest tak przez polityków lekceważona i tak pomijana. Tylko przecież to w końcu przedsiębiorcy tworzą gospodarkę. Nie nikt inny, państwo tworzy tylko warunki. Kiedy również tworzy gospodarkę, wtedy dochodzi do takich konsekwencji, jak mieliśmy w przypadku gospodarki komunistycznej. A więc dzisiaj, kiedy wszędzie na świecie ludzie poszukują sposobów uwolnienia działalności gospodarczej, tak aby gospodarka była konkurencyjna, aby dalej generowała wzrost gospodarczy w Polsce, hasło przedsiębiorczości jest cały czas, temat przedsiębiorczości jest odmieniany. Tak jak na pewno większość z Państwa zainteresowaniem zapoznałem się z wczorajszym przemówieniem premiera Tuska. Skupiłem się na głównych działaniach, które premier zapowiedział na resztę swojej kadencji. Ale miałem nadzieję, cicho ukrytą, że może wróci do tego hasła, które było bezpośrednią kontynuacją tego sloganu założycieli Banku Handlowego, a mianowicie hasła, które ja nadałem swojej Platformie Obywatelskiej i zobowiązaniem, że uwolni energię w Europie. I brak realizacji tego hasła wyprowadził mnie z Platformy Obywatelskiej, a myślę, że też spowodował, że wyszedł z niej Janusz Kamiński. Miałem nadzieję, że w tym ważnym przemówieniu, w tym ważnym momencie, kiedy Polacy tak przymocnieni, są przestraszeni, będzie mówił o inwestycjach w przyszłość, to będzie mówił przede wszystkim o inwestycji w przedsiębiorczość. Nie tak się stało. Premier poświęcił głównie swoje wystąpienie inwestycjom, które państwo poczyni de facto w państwowym przedsiębiorstwie. Ale infrastruktura, tak jakkolwiek potrzebna, jest niewystarczająca, jeśli przedsiębiorcy, jeśli ludzie, którzy chcą być przedsiębiorcami, nie będą mogli rozwinąć skrzydła. Bez tych problemów byłbym niesprawiedliwy, gdybym powiedział, że premier się do przedsiębiorczości nie odniósł. Poruszył niektóre sprawy. Gdy powiedział o rozwiązaniach, które mają pomóc utrzymać przedsiębiorcom płynność finansową, bo jest mowa o gwarancjach dla kredytów obrotowych i o kredytach pod zastaw przyszłego banku. Otworzą furtkę do tak bardzo wyczekiwanej, tak potrzebnej, tak logicznej reformy banku, przejścia systemu memoriałowego na kasowy. Zapowiedział nowelizację kodeksu budowlanego. To mnie zawsze martwi, bo jak ma być nowelizacja kodeksu budowlanego, to wiadomo, że zajmie ze 3, 4, 5 lat, nie wiadomo kiedy będzie. A tu chodzi o to, żeby były szybciej wydawane pozwolenia. Centrum sądownictwa, czyli sprawa rozstrzygania spraw gospodarczych. Nie wiem, czy to może, żeby była scentralizowana, nie mam pojęcia, ale wiem, że to jest obszar, który musi zostać zreformowany. Nie powiedział nic premier o kosztach pracy. Pamiętam, że w 1992 roku, jako bardzo krótkotrwały minister finansów, w swoim ekspoze ministra finansów, obiecałem wówczas i dotrzymałem słowa, że będę pilnował, żeby koszty pracy nie rosły. W 1992 roku. Od tej pory wzrosły, ale od tej pory nikt nie mówi o tym, że będzie pilnował, żeby koszty pracy nie rosły. Koszty pracy to znaczy, żeby nie było plus, żeby nie rosły różne obciążenia, które są nakładane na przedsiębiorców i które narosły od tego czasu niesamowicie. Nie zająknął się premier o systemie podatkowym. I najważniejsze, nic nie wspomniał premier o tym, że w końcu podejmie jakieś działania. Kto? W końcu podejmie działania, żeby administracja była życzliwa dla przedsiębiorców. Jak to jest, żeby administracja, żeby urzędnicy zrozumieli, że sukces przedsiębiorcy jest jego sukcesem? Tego zrozumienia w polskiej administracji nie ma. Nie wiem dlaczego. Wiem, jak się za to zabrać, ale nie wiem, dlaczego taki duch w polskiej administracji panuje. No dobrze, więc jednakże parę rzeczy premier zapowiedział.
premier obiecał. Jak będzie z realizacją teraz tych punktów? Ale właśnie. Premier zwrócił się do nas o zaufanie. Ponieważ Platforma nauczyła mnie, żeby nie bardzo bacznie traktować różne jej obietnice. Zajrzałem do doświadczenia Platformy w tej dziedzinie, czyli w dziedzinie uwalniania działalności gospodarczej, pomocy działalności gospodarczej. Bank Światowy, jak Państwo wiedzą, co roku publikuje raport zatytułowany Doing Business, jak się robi interesy, a którym przegląda 180 interesów w bardzo sposób rygorystyczny, szereguje je pod względem łatwości różnych procedur ważnych dla działalności gospodarczej. Ja sobie spojrzałem na grupę krajów rozwiniętych, do których należy Polska. Jeśli chodzi o pozwolenia budowlane, Polska jest na 31. Jeśli chodzi o postępowania likwidacyjne, kiedy rozwiązuje się przedsiębiorstwo i tak dalej, Polska jest na 31. miejscu. Jeśli chodzi o stopień skomunikowania podatków, Polska jest na 29. Jeśli chodzi o dochodzenie należności przed sądami, Polska jest na 26. miejscu. Jeśli chodzi o łatwość podejmowania działalności w kraju zagranicznym, Polska jest na 23. miejscu. Jedyna dziedzina, gdzie Polska jest w pierwszej dziesiątce, to jest łatwość uzyskiwania kredytów, ale z tym Państwo nie ma nic wspólnego. Tylko i wyłącznie dwa zadania. Czy może być gorzej? No nie może. W ogólnym rankingu jesteśmy na 26. miejscu. Za nami jest Rumunia, Bułgaria i Czechy. Jak mogę zaufać w związku z tym obietnicą kogoś, kto przez 5 lat żadnego z tych wskaźników nie poprawi? Jak mogę zatem powiedzieć, ucieszyć się, to dobrze, że premier ogłosił, że będą takie rzeczy, takie działania podjęte i ja w takim razie mogę zaufać. Nie mogę zaufać. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Bo jednakże jakieś obietnice padły. Przypilnować, żeby były wykonane. To może mi pomóc w tej sprawie. Może Prawo i Sprawiedliwość. Nie bardzo, ponieważ w tej partii przedsiębiorczość głównie kojarzy się ze służbami specjalnymi i prokuratorami. Jest to poważniejsza sprawa. Jest tu reprezentowana pewna postawa ludzi, którzy lekceważą pieniądze, którzy uważają, że nacisk na pieniądze, chęć zarabiania pieniędzy oznacza porzucenie wyższych wartości. I że w związku z tym te pieniądze no, nie mogły być w sposób uczciwy, w sposób godny zarobek. To już lewicy demokratycznej. Tutaj sojusznika dla sprawy przedsiębiorczości nie znajdziemy przez dłuższy czas. Może PSL? Przedsiębiorczość i PSL jak najbardziej. Pod warunkiem, że ludzie. Ale jest sprawa poważniejsza, sprawa nie do śmiechu. To w końcu przez 5 lat pan wicepremier Paprak jest ministrem gospodarki. Jeśli nic nie nastąpiło w dziedzinie tych wskaźników, tych dziedzin, o których mówimy, to czyja to jest? To kto swojej pracy nie wykonywał w ogóle, jeśli nie minister gospodarki? To kto został? Tylko ruch walkowy. Pilnujcie tego garnka, pilnujcie, żeby nie pilnować. Cholernie pilnujcie, a zrobicie sobie wtedy i co najważniejsze, Rzeczypospolitej przysługuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim za cenne wskazówki. Kolejny nasz gość jest główną ekonomistką i dyrektorem działu badań i analiz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiada. Jest też członkiem Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. To tylko niektóre z wielu obszarów jej działalności.
Mało kto wie więcej niż ona o polskich małych i średnich firmach. Zapraszam na scenę panią dr Małgorzatę Sterczewską-Krzysztożyk. Bardzo serdecznie Państwa witam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chyba jesteśmy, myślę, Lewiatami, jedyną organizacją, która od 10 lat robi badania małych i średnich przedsiębiorstw po to, żeby wiedzieć, jak się Państwo czujecie, czego potrzebujecie i żebyśmy mogli, nie boję się użyć tego słowa, lobować polityków w parlamencie, w administracji, w tych interesach, które dla Państwa są ważne. I dzisiaj chciałam Państwu pokazać bardzo malutki kawałeczek badań, które zakończyłam w lipcu tego roku. To są Państwa opinie, więc będę mówić Państwa słowami na temat tego, jak się Państwo czujecie, jak się widzicie, a także jak widzicie problemy, na które napotykacie w swojej działalności gospodarczej. Chciałabym pokazać Państwu, jak się sami oceniacie, jacy jesteście, do czego dążycie i co Państwu przeszkadza. Chciałam zacząć od ostrożności. Ja myślę, że ta ostrożność, zachowawczość uratowała polską gospodarkę i spowodowała, że byliśmy jedyną zieloną wyspą w okresie 2008-2009 na mapie Europy. To Państwa właśnie ostrożność spowodowała, że udało nam się suchą nogą przez ten pierwszy etap kryzysu przejść. Gdy pytam Państwa o to, co jest Waszym celem, zobaczcie Państwo, ponad 40% firm małych i średnich odpowiada, że utrzymanie się na rynku, walczycie na co dzień z wieloma przeciwnościami i tymi rynkowymi, i tymi wewnętrznymi w firmach, i oczywiście tymi regulacyjnymi, o których mówił przed chwileczką pan Olechowski. Ale zobaczcie Państwo, mimo że osłabienie gospodarcze już było odczuwalne w drugim kwartale, dane bardzo wyraźnie to potwierdzają, tego roku, prawie 1/4 spośród Państwa mówi o tym, że Waszym celem strategicznym, tym najważniejszym, do którego dążycie i będziecie dążyć w najbliższej przyszłości, jest wzrost sprzedaży, więc widzicie potencjał, widzicie szansę dla siebie, dla swojego rozwoju. Badania bardzo wyraźnie pokazują, że Państwa aktywność taka proinnowacyjna istotnie rośnie w momencie, kiedy gospodarka traci swój impet. Zaczynacie wtedy szukać. Ta przedsiębiorczość, ta otwartość na zmiany ujawnia się bardzo silnie i daje naprawdę bardzo dobre efekty, co oznacza, że tak naprawdę przed nami wszystkim, przed Państwem jest ogromna szansa. Mimo słabnej gospodarki, to jest to szansa, którą warto by było wykorzystać. Jeżeli Państwa pytam, znowu próbując rozstrzygać priorytety biznesowe, które Państwo macie w głowie, czy lepiej jest z perspektywy najbliższego okresu, z Państwa punktu widzenia inwestować w nowe produkty, czy też sprzedawać dotychczasowe produkty wytwarzane już i oferowane rynkowi, to zobaczcie Państwo, że tutaj ta siła jeszcze nie jest taka duża, dlatego że około 30%, około 1/3 z Państwa mówi o tym tak, zdecydowanie nowe produkty, to jest nasz priorytet biznesowy na najbliższe 2 lata, 60% mówi trochę zachowawczo o tym, że to będzie jednak oparcie się na dotychczasowych produktach. Jeśli pytam, czy działacie Państwo i Waszym priorytetem w najbliższych 2 latach będzie działanie w regionie lokalnie, czy w Polsce, czy też w Unii Europejskiej i na świecie, no to dobrze ponad 60% mówi, że lokalnie. Może warto pomyśleć o tym, żeby najpierw, zanim się wyjdzie za granicę, oczywiście zacząć działać w całej Polsce, ale popatrzmy, bo ten odsetek firm, które mówią o tym, że ich priorytetem biznesowym jest działanie na co najmniej poziomie Unii Europejskiej, ale także na całym świecie, to jest 7%. Do czego Państwo dążycie? Oczywiście pokazując obraz widziany Państwa oczami. Ja mam tak jedno pytanie w tym badaniu, które powtarzam, tam pytanie, które powtarzam. Oczywiście jest bardzo wiele, ale mam takie jedno pytanie. To pytanie dotyczy tego, jakie są czynniki, na których budujecie Państwo swoją pozycję konkurencyjną. Jak się Państwo domyślacie, bo tutaj mają Państwo dane, więc to można od razu obejrzeć, ale jak gdybyście Państwo to mówili, to pewnie byście Państwo powiedzieli, że przez 2 lata to jest cena. Tak, zobaczcie Państwo. Proszę Państwa, w zeszłym roku, w 2011 roku,
zobaczcie Państwo, nastąpiła zmiana, pewna zmiana. Państwa model biznesowy, Państwa filozofia prowadzenia biznesu jest kompletnie inna od co najmniej zeszłego roku, a może troszkę nawet wcześniej, ponieważ tym czynnikiem, na którym większość przedsiębiorstw małych i średnich buduje swoją pozycję konkurencyjną, jest jakość. A jakość to jest naprawdę bardzo, bardzo daleki krok od ceny w kierunku innowacyjności. Fantastyczny, to jest naprawdę piękny obraz polskich małych i średnich przedsiębiorstw. W 2011-2012 roku 15-18% firm mówiło o tym, że bazuje na ceniach, ponad 40% mówiło, że tym głównym czynnikiem, na którym Państwo mówicie, swój model biznesowy, to jest cena. To, z czym ciągle Państwo macie problemy, odkąd badania realizuje, świetnie zobaczycie, to jest ten prawy wykres. Ja pytam, proszę Państwa, żebyście porównali swoją zdolność do konkurowania ceną na rynku europejskim, niezależnie od tego, czy swoje produkty tam sprzedajecie, czy nie. Zdolność konkurowania jakością, zdolność konkurowania promocją i dystrybucją. Jeśli chodzi o cenę, uważacie Państwo, że jesteście właściwie bez konkurencji na rynku europejskim. Spokojnie, absolutnie konkurujecie z jakością. To zresztą widać. Natomiast stałą łączką Państwa jest ciągle promocja i dystrybucja. Umiemy wytwarzać coraz lepsze produkty, ale ciągle mamy problemy z ich sprzedażą. Co jest kluczowym, absolutnie kluczowym zasobem w Waszej działalności, to odpowiadacie Państwo stali odbiorcy produktów, dobre kontakty z partnerami biznesowymi i stali dostawcy materiałów i surowców. Do czego Państwo dążycie, to jest zmiana relacji z pracownikami. Też fascynująca zmiana, proszę Państwa. Do 2008 roku, gdy pytałam, jakie jest miejsce pracownika w Waszej działalności, no takie było chyba niezbyt dostrzegane to miejsce. Natomiast od zeszłego roku jest istotna, totalna zmiana. Ponad 40% firm uznaje, że pracownicy Państwa wykwalifikowani, pracownicy są kluczowym zasobem Państwa działalności. No i co Państwu przeszkadza? Myślę, że to w ten sposób nie będzie nic nowego o takich już barierach pan Lechowski przede mną. Ale mam taką listę też w tych badaniach barier, prosząc Państwa, żebyście się do nich odnieśli. I chcę powiedzieć, że pierwsza piątka szóstka od początku, od pierwszej edycji, przez wszystkie edycje się nie zmienia. W tegorocznym badaniu na pierwszym miejscu, to jest oczywiście zrozumiałe, wskazujecie Państwo wysokość podatku VAT. Na drugim miejscu są to zapłacone koszty pracy. Znowu trudno się dziwić, dlatego że od lutego mamy podniesioną składkę. Na trzecim miejscu stawka PIT od działalności gospodarczej, stawka CIT jako bariera. Na czwartym i piątym miejscu jest to, co też jest wyłączką w sobie nieprzejrzystości, niejasności regulacji prawnych, regulacji podatkowych. Sami Państwo wiecie, jak strasznie dużo ryzyka generuje ustawa o podatkowaniu. Ona jest tak skonstruowana, że nawet jej twórca, pan profesor Modzelewski, często nie jest w stanie przypomnieć sobie, co miał na myśli, jak tę ustawę tworzył. Prawie 50% mówi o tym, że tą najważniejszą barierą są procedury administracyjne i koszty, które są z tym związane. Ja proszę Państwa, zrobiłam taki specjalny model do liczenia kosztów administracyjnych. I jeszcze jedna rzecz, a mianowicie pytałam o takie zastrzeżenia macie Państwo do władz samorządowych. No, oczywiście zbyt duża biurokracja, zbyt wysokie lokalne podatki, przekazywanie pieniędzy na różne inwestycje, ale powinny być przekazywane do Państwa na inwestycje infrastrukturalne, czego samorządowe władze nie czyną. I oczywiście to także, o czym była mowa już zbyt długi okres oczekiwania na pozwolenie na budowę. Jak Państwo wiecie, gdzieś macie swoje pomysły biznesowe, macie swoje pomysły, jak te pomysły wdrażać, swoje modele biznesowe, ale po drodze jest tysiące znaków, które pokazują Wam, żeby jednak gdzieś zbłądzić na drogę, czy nie będzie. Dziękuję.
jasny przekaz, bardzo jestem wszystko wrażenia, myślę, że nie tylko ja, ale Państwo wszyscy ogromnej wiedzy, pani doktor. Serdecznie dziękujemy. Czas na kolejnego mówcę. Zanim został politykiem, był, tak jak wy, drodzy Państwo, przedsiębiorcą. Liberał z krwi i kości. To już drugi i nie ostatni dziś na tej scenie były Platformers. Zapraszam na scenę Łukasza Gibałę. Czy jest jakikolwiek powód, dla którego w Polsce założenie firmy trwa 7 aż 32 dni, podczas gdy w innych krajach OECD jest to 12 dni, w Stanach Zjednoczonych 6 dni, na Węgrzech tylko 4, a w Australii tylko 2 dni? Czy jest jakikolwiek powód, dla którego polski przedsiębiorca musi średniorocznie poświęcać około 300 godzin na załatwienie formalności podatkowych, gdy dla średnia krajów OECD tylko 186 godzin, a w krajach takich jak Szwajcaria czy Finlandia zajmuje to przedsiębiorcy tylko około 70 godzin rocznie? Ale czy jest wreszcie jakikolwiek powód, dla którego Polska ma być dopiero 62 w ogólnym rankingu łatwości prowadzenia biznesu, tuż za Samoa i Panamą, jedno miejsce przed Ghana i daleko, daleko w tyle, około 20 miejsc, za takim tygrysem gospodarczym jak Rwanda? Otóż odpowiadam, nie ma żadnego powodu. W Polsce też można stworzyć przyjazne warunki do prowadzenia biznesu. W perspektywie kilku lat Polska może spokojnie znaleźć się w pierwszej dziesiątce wszelkich rankingów gospodarczych. My, Ruch Palikota, wiemy jak to zrobić. Podejmujemy tę rękawicę rzuconą przez pana, panie Andrzeju. Przyjmujemy ten apel. Będziemy się troszczyć o polską przedsiębiorczość. Pierwszy filar naszego programu gospodarczego to przyjazna administracja. Jest to pakiet rozwiązań, które mają na celu odbiurokratyzowanie polskiego życia gospodarczego oraz skrócenie czasu załatwiania różnych spraw urzędu. Wiem, że dla dużej części z was hasło przyjazna administracja to jest oksymoron. Urzędy kojarzą się wam z długim oczekiwaniem, z kolejkami, z niemiłą obsługą, z brakiem zaufania, no i przede wszystkim właśnie z potwornymi kolejkami. Ale my mamy pomysł, jak to zmienić. Zacznijmy od przewlekłości postępowań urzędniczych. Obecnie sytuacja jest praktycznie beznadziejna. Jeśli ktoś trafi do urzędu, gdzie urzędnik nie załatwia spraw w urzędowym terminie, to co może zrobić? Po pierwsze, może pójść do sądu administracyjnego ze skargą na bezczynność. Jeśli będzie miał szczęście, to otrzyma wyrok po roku, ale bardziej prawdopodobne jest, że otrzyma go po 2 latach. Tylko co po tym wyroku po 2 latach? Po drugie, może pójść z zażaleniem do urzędu wyższego szczebla. No tyle tylko, że wtedy znowu trafia do kolejnego urzędu. I znowu napotyka te wszystkie negatywne zjawiska, o których mówiliśmy. Mało tego, nawet jeśli będzie miał szczęście i ten urząd wyższego szczebla rozpatrzy w terminie jego zażalenia, to i tak urząd wyższego szczebla nie ma żadnych sankcji, które mógłby nałożyć na urząd niższego szczebla. Może tylko wyznaczyć temu urzędowi dodatkowy termin, który i tak najczęściej jest ignorowany przez urzędy niższy szczebla. Żeby przerwać to błędne koło, Ruch Palikota proponuje zasadę milczącej zgody. Zasada ta polega na tym, że jeżeli urząd w ustawowym terminie nie wyda decyzji odmownej, to jest to równoznaczne z wydaniem decyzji pozytywnej. Szanowni Państwo, naprawdę najwyższy czas, żeby to nie obywatel, ale państwo wzięło na siebie odpowiedzialność za błędy i opieszałość urzędników. Natomiast wszędzie tam, gdzie wprowadzenie zasady milczącej zgody jest niemożliwe ze względu na występowanie interesów stron trzecich, proponujemy kary finansowe w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia. Takie rozwiązanie funkcjonuje już od pewnego czasu w prawie budowlanym. Chociaż słusznie mówił pan Andrzej Olechowski, że generalnie w Polsce procedury budowlane niesłychanie się ślimaczą. Średnio na uzyskanie pozwolenia wszystkich pozwoleń potrzeba około 300 dni, czyli na przykład 10 razy więcej niż w Stanach Zjednoczonych, tam to jest 26 dni. To akurat sama procedura pozwolenia na budowę od pewnego czasu, od momentu wprowadzenia właśnie kar finansowych, zaczęła przebiegać zupełnie inaczej. Jeszcze do niedawna było nagminną praktyką, że urzędy spóźniały się kilka miesięcy z wydawaniem tego pozwolenia. W tej chwili, według ostatnich danych NIK-u, po wprowadzeniu kar finansowych 97% decyzji jest wydawanych w terminie. Tak więc to naprawdę działa. I dlatego rozszerzymy tą zasadę kar finansowych na inne postępowania administracyjne, tam gdzie nie możemy prowadzić milczącej zgody. Kolejnym, codziennym, ogromnym problemem polskich przedsiębiorców jest nieustannie zmieniające się i
bardzo skomplikowane prawo podatkowe. O tym mówiła zresztą też moja przedmówczyni. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, ale w ciągu ostatnich lat średnio ustawy podatkowe były nowelizowane ponad 20 razy rocznie. Do tego te przepisy są tak skomplikowane, że urzędy w różnych częściach kraju często inaczej interpretują ten sam zapis. Ale największą plagą są sytuacje, kiedy urząd nagle i bez żadnego powodu zmienia własną interpretację tego samego przepisu i próbuje sprawić, ażeby ta interpretacja działała wstecz. Wytłumaczę to na przykładzie. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób. Na początku mamy jakiś niejasny przepis. Początkowo urzędy interpretują ten przepis pomyślnie przedsiębiorców. W związku z tym przedsiębiorcy przez kilka lat w dobrej wierze działają zgodnie z tą wypłatą urzędu. No ale do czasu. W pewnym momencie znienacka urząd zmienia tę swoją wykładnię na mniej korzystną dla przedsiębiorców. I w oparciu o tą nową wykładnię przegląda na kilka lat wstecz sprawozdania finansowe przedsiębiorcy i nalicza mu zaległe podatki wraz z karami i odsetkami. Taka procedura jest absolutnie naganna, ale niestety jest powszechnością w polskich urzędach skarbowych. Wiemy, jak ukrócić ten proceder. Proponujemy instytucję prawa do błędu. Polega ona na tym, że od tej pory, po jej wprowadzeniu, każdy przedsiębiorca będzie miał prawo na piśmie zwrócić się do urzędu skarbowego ze swoją interpretacją niejasnego przepisu i dopóki nie otrzyma od urzędu skarbowego innej interpretacji, dopóty może postępować bezpiecznie według swojej własnej interpretacji, nie wiążą z tego tytułu żadne konsekwencje. Szanowni Państwo, w Ministerstwie Gospodarki pracuje ponad 1000 urzędników. Gdyby chociaż połowa z nich zajmowała się usuwaniem barier dla prowadzenia działalności gospodarczej, to na pewno bylibyśmy już w pierwszej dziesiątce w każdym rankingu gospodarczym. No więc pojawia się pytanie, jak to się dzieje, że jesteśmy dopiero na tym 62. miejscu za Samoa i Panamą? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ponieważ większość tych urzędników zajmuje się wszystkim innym, tylko nie usuwaniem barier prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Widać to zresztą po samych nazwach departamentów. Departament Polityki Handlowej, Departament Spraw Europejskich czy Departament Handlu i Usług. Sprawy, którymi zajmują te departamenty, na pewno są bardzo ważne, ale czy mają cokolwiek wspólnego z bezpośrednim usuwaniem przeszkód w działalności gospodarczej? Dlatego proponujemy zastąpić Ministerstwo Gospodarki Ministerstwem Przedsiębiorczości. Jedynym zadaniem tego przemianowanego ministerstwa będzie likwidowanie barier działalności gospodarczej w Polsce. I nie będzie się ono składało ze statycznych departamentów, ale tylko i wyłącznie z zespołów projektowych powoływanych na czas określony do realizacji konkretnych zadań. Takich zespołów jak na przykład zespół do uproszczenia prawa podatkowego, zespół do skrócenia czasu dochodzenia sądowych należności, sądowego dochodzenia należności, czy też zespół do uproszczenia i przyspieszenia procesu budowlanego. A urzędnicy, którzy będą pracowali w tych zespołach, będą rozliczani z konkretnych efektów i wynagradzani właśnie według tych efektów. Wysokie podatki i inne daniny na rzecz państwa są zmorą polskich przedsiębiorców. Wynika to z wszystkich badań, m.in. z tych, które zaprezentowała przed chwilą moja przedmówczyni, ale też również z tych, które myśmy przeprowadzali w ramach przygotowań do kongresu. Odbyliśmy konsultacje z kilkoma tysiącami przedsiębiorców i wszyscy oni wskazywali jako wysokie podatki jako podstawową barierę w prowadzeniu właśnie działalności gospodarczej. Dlatego Ruch Palikota chce teraz, dzisiaj zaproponować nową filozofię podatkową. Nie jesteśmy populistami. Zdajemy sobie sprawę, że budżet musi mieć dochody, ażeby mógł realizować swoje zadania. Tym natomiast, co wymaga zmiany, są proporcje, jakich różne podmioty powinny się dokładać do tego budżetu. Dzisiaj mamy taką sytuację. Z jednej strony są drobni przedsiębiorcy, którzy upinają się pod ciężarem potężnych zobowiązań podatkowych i często nie są w stanie tych ciężarów udźwignąć. A z drugiej strony są duże korporacje, które wykorzystując niejasności i luki w prawie i mając pomoc profesjonalnych kancelarii prawnych, są w stanie płacić proporcjonalnie w stosunku do swoich możliwości znacznie mniejsze podatki. A często bywa tak, że nie płacą tych podatków wcale, bo transferują zyski za granicę. I my musimy odwrócić te proporcje. To trzeba zmienić. Dlatego proponujemy odciążyć podatkowo małe i średnie przedsiębiorstwa kosztem dużych korporacji. Około miesiąc temu Ruch Palikota złożył w Sejmie pakiet ustaw profesora Modlewskiego. Te ustawy nakładają nowe podatki na instytucje finansowe oraz duże korporacje, m.in. właśnie podatek antytransferowy. Dzięki tym podatkom państwo polskie może w najbliższych latach uzyskać, licząc bardzo ostrożnie, ponad 50 miliardów złotych. I te pieniądze chcemy właśnie przeznaczyć na obniżki podatków i składek dla drobnej przedsiębiorczości. I to jest drugi filar naszego programu. Niskie podatki. Szczególnie wysokie jest w Polsce opodatkowanie pracy. Do każdej złotówki średnio, którą pracodawca
wkładu do kieszeni pracownika musi dołożyć około 70 groszy na rzecz państwa w postaci różnego rodzaju podatków i innych danych publicznych. A wysokie opodatkowanie pracy, szanowni państwo, to jest najgorszy z możliwych podatków, zarówno jak chodzi o skutki gospodarcze, jak i społeczne. To wskutek tego mamy w Polsce 2 miliony bezrobotnych, już ponad 2 miliony, a kolejne ponad 2 miliony ludzi wyjechało z Polski za granicę w poszukiwaniu pracy. To wysokie opodatkowanie pracy powoduje, że przedsiębiorcy nie są w stanie zatrudniać kolejnych pracodawców. Warto w sposób podkreślić, że w przeprowadzonych u nas konsultacjach, o których już mówiłem, najwięcej, ponad 93% przedsiębiorców wskazało właśnie wysokie koszty pracy jako główną barierę prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej. Dlatego proponujemy, po pierwsze, obniżyć o 30% wszystkie składki ZUS, które pracodawca musi płacić swoich pracowników. I po drugie proponujemy, żeby ZUS przejął na siebie obowiązek wypłacania pracownikom, którzy są na zwolnieniu lekarskim, tak zwanego chorobowego. Łączny koszt dla budżetu tych zmian to teoretycznie prawie 40 miliardów złotych rocznie. Faktycznie będzie to znacznie mniej, dlatego że wskutek tych zmian zmniejszą się koszty pracy, a tym samym wzrośnie zatrudnienie. Ustawa o VAT, która nakłada na przedsiębiorców obowiązek odprowadzenia tego podatku już po tym, jak wystawili faktury, niezależnie od tego, czy faktycznie dostaną pieniądze za wykonane usługi, czy też nie. Takie jest teraz w Polsce prawo. Czy to jest sprawiedliwe? Czy państwo powinno karać tych, którzy nie otrzymują należnej zapłaty, a nagradzać tych, którzy nie płacą? Karać poszkodowanych, a nagradzać pokrzywdzonych. Taka jest właściwa filozofia państwa? My takiej filozofii mówimy stanowczo nie. Proponujemy wprowadzenie metody kasowej VAT. Wczoraj premier Donald Tusk obiecał częściowe wprowadzenie metody kasowej VAT. Cieszymy się bardzo, że udało nam się do tego przekonać pana premiera. Co prawda trochę drogo nas poszło to przekonywanie, ale i tak myślę, że warto było. Albowiem nie ma żadnych powodów, ażeby państwo polskie nie traktowało wszystkich firm zgodnie z podstawowymi, elementarnymi zasadami uczciwości. Wielu Polaków w jakimś momencie swojego życia myśli o założeniu własnego biznesu. Niestety większość z nich nigdy tego marzenia nie realizuje. Boją się. Boją się ryzyka finansowego, boją się przeszkód administracyjnych, przeszkód prawnych, a najbardziej przerażający wydaje mi się sam początek. Z myślą o tych ludziach stworzyliśmy projekt Firma na próbę. Mówimy, chcesz spróbować swoich sił w biznesie, ale niestety się do tego nadajesz? Proszę uprzejmie, działaj przez 3 miesiące na stanach próby. Przez ten czas nie będziesz płacił żadnych podatków poza VAT-em i będziesz odciążony od wszelkich procedur administracyjnych, od wszelkich procedur biurokratycznych, za wyjątkiem wypełnienia jednego prostego druku na samym początku. Jeśli po tych 3 miesiącach uznasz, że twój pomysł ma sens, a ty sam realizujesz się jako biznesmen, to możesz dalej działać na takich zasadach, jak wszyscy inni. Jeśli natomiast uznasz, że biznes nie jest dla ciebie, to możesz zrezygnować i nie ponieść żadnych konsekwencji. Wyznacznikiem statusu danego kraju jest gospodarka. Ale, szanowni państwo, żeby Polska mogła produkować coś lepiej od innych, to musimy mieć to coś, co ekonomiści nazywają przewagą konkurencyjną. Tym czymś jest kreatywność, bardziej innowacyjne rozwiązanie technologii. I to właśnie jest pomysł ruchu Bajkota na polską gospodarkę. Wspólnym mianownikiem atrakcyjnej kultury i nowoczesnej gospodarki jest właśnie innowacyjność. Jeśli chcemy tworzyć atrakcyjną kulturę i budować gospodarkę opartą na wiedzy, to potrzebujemy więcej innowacyjności w Polsce. I tak też nazywa się ostatni filar naszego programu gospodarczego. Więcej innowacyjności. Potrzebny jest popyt na innowacyjne rozwiązania. I z tym też w Polsce jest średnio. Jak chodzi o prywatne firmy, one często wolą kupić nieco tańsze, ale mniej zaawansowane technologicznie rozwiązania. I nastawienia tych firm nie zmienimy. Ale to, co możemy zmienić, to nastawienie sektora publicznego. I dlatego Ruch Palikota proponuje nowelizację prawa zamówień publicznych. Tak, ażeby stopień innowacyjności proponowanych rozwiązań, technologii i materiałów był jednym z obowiązkowych kryteriów przy rozstrzyganiu wszystkich przetargów publicznych w Polsce. Bo z jednej strony zapewni lepsze warunki działania dla innowacyjnych firm, ale z drugiej strony po prostu się opłaci państwu polskiemu. I wreszcie ostatnia sprawa. Jeśli chcemy w Polsce budować innowacyjną gospodarkę, innowacyjne społeczeństwo i tworzyć innowacyjną kulturę, to potrzebujemy gruntownie zreformować polski system edukacji. Od podstawówki począwszy, a na szkołach wyższych skończywszy. To przecież odpowiednio wykształceni, posiadający odpowiednie zdolności ludzie, tworzą tą atrakcyjną kulturę oraz stanowią kadry dla nowoczesnej gospodarki. Inaczej tego zrobić nie. Szanowni państwo, te trzy filary: przyjazna administracja, niskie podatki
i więcej innowacyjności to program gospodarczy ruchu paliwowego. Dzięki jego realizacji, po pierwsze, stworzymy optymalne warunki dla rozwoju drobnych firm w Polsce, ale po drugie, realizacja tego programu pozwoli nam przejść suchą stopą przez zbliżający się kryzys światowy do Polski wielkim krokami. Damy radę! Gratuluję imponującego i kompleksowego wystąpienia i oczywiście programu. Kolejnym mówcą po Łukaszu Gibale był eurodeputowany Guy Verhofstadt. Niestety mówił tak nudno i tak nie na temat, że nie będziemy tego tutaj prezentować. Jeśli jednak ktoś byłby ciekawy, co Guy Verhofstadt miał do powiedzenia, to jego wypowiedź znajdzie się w pełnej wersji naszego reportażu, którą wcześniej czy później umieścimy na kontestacji. Głos zabierze Janusz Palik. I tego nie widział, ale myślę, to wszyscy widzieli wczoraj, jak wyglądał premier polskiego rządu. Jak przed chwilą występował polityk europejski, jak wczoraj wyglądał polski premier. Ale proszę Państwa, kiedy w 2010 roku zaczynaliśmy ruch Palikota 2 października w sali kongresowej w Warszawie, pamiętacie, co wtedy zorganizowała Platforma, żeby zagłuszyć nasz kongres? Dopalacze. Następnego dnia Paweł Grasz i Donald Tusk zrobili gigantyczną akcję porównywalną niemal z akcją Wisła w latach 40. Zamknęli sklepy z dopalaczami w trakcie kraju, żeby nie było przekazu z kongresu ruchu Palikota. W 2011 roku w lutym mieliśmy kongres gospodarczy w Katowicach. Pamiętacie, co wtedy zorganizowała Platforma? Chemiczne kastrowanie pedofilii. Ogłosił Donald Tusk projekt chemicznego kastrowania pedofilii. Tym incydentem, czy tym przedsięwzięciem próbowano zagłuszyć kongres ruchu Palikota. Zobaczcie jednak, jak rośnie znaczenie ruchu Palikota. Żeby zagłuszyć ten kongres, który się dzisiaj odbywa, wczoraj mieliśmy wotum zaufania do rządu Donalda Tuska. Ale że lęk jest tak duży, to nie wystarczyło wczorajsze wotum zaufania, tylko jeszcze dzisiaj o 11.30. Na pół godziny przed wystąpieniem Andrzeja Olechowskiego, jednego z założycieli Platformy Obywatelskiej, minister finansów Donalda Tuska robi wielką konferencję, blokuje wszystkie live'y z kongresu ruchu Palikota w Krakowa, blokuje pokazanie Andrzeja Olechowskiego na tym kongresie, żeby pokazać program rządu zwany Polskie Inwestycje. I to nie z powodu tego, że skupię za mną marszałkini Kopacz, tylko że za 15 minut Donald Tusk, prezes Rady Ministrów, wręczy puchar prezesa Rady Ministrów w konkursie rolników, proszę Państwa, żeby zagłosić bardziej sąsiedzi. My się nie damy zagłosić, będziemy robili kongresy tak często, aż Tusk tego nie wytrzyma z Grasza i całą Polakę. No tutaj opuścimy kolejne kilka minut, podczas których Janusz Palikot mówił na temat polityczne, konkretnie jak to jego kongres jest prześladowany przez Platformę Obywatelską, jak to źle będzie, jeśli Platforma będzie rządzić dłużej, a jak jeszcze gorzej będzie, kiedy do władzy dojdzie Prawo i Sprawiedliwość. No i generalnie zapowiadał rozpoczęcie już kampanii wyborczej do przyszłego parlamentu. Aż w końcu zebrało mu się nas wspominki. Postawiłem swoją pierwszą fabrykę w Biłgoraju. 21 lat temu, do dziś funkcjonującą spółkę notowaną na giełdzie i w dalszym ciągu będącą liderem swojej kategorii. To wtedy, w 1991 roku, pewnie wielu z Was to jeszcze pamięta, tamte czasy. W Polsce w porównaniu z dzisiejszymi czasami nie było naprawdę niczego. Ja nie wiem, czy pamiętacie jeszcze takie, to zabrzmi jak kabaret, ale aukcje na kredyt. Znaczy, żeby dostać 10 tysięcy dolarów kredytów w pierwszym banku komercyjnym w Lublinie przychodziło się na taką salę jak mniej więcej ta. Szef banku stawał i mówił 5 tysięcy dolarów, 20% oprocentowanie kota więcej, 30%, 40%, 50%, 70% po raz pierwszy, 70% po raz drugi, 70% po raz trzeci i brałem kredyt 5 tysięcy dolarów na 70%. W skali rocznego oprocentowania. Taki wielki był bunt gotówki wtedy w 1991 roku w Polsce. Nie było specjalistów od zarządzania, nie było prawników, którzy znają kodeks handlowy, nie było specjalistów od promocji, od marketingu, od żadnej istotnej funkcji. Ale co wtedy w Polsce było w 1991 roku? Co było bezcennym, fantastycznym darem, dzięki któremu my wszyscy rzuciliśmy się do budowania polskiego kapitalizmu? Była wolność. Każdy z nas mógł jednego.
administracja rządowa była tak przestraszona zmianą systemu, tego przejścia socjalizmu na kapitalizm, że w ogóle nic nie robiła. Nie reagowała, nic nie przestrzegała, wydawała na wszystko zgodę. I nam potrzeba dzisiaj takiej polityki, takiego polityka, który tak wystrasza administrację. To jest niezbędne do tego, żeby ona przestała być dzisiaj w tej roli, w której wciąż jest przez te 20 lat. Kontrolera, sprawdzającego, weryfikującego, zakazującego. To jest cholernie proste, na to nie potrzeba ani jednej złotówki, ani jednego miliona złotych. Wystarczy tylko i wyłącznie, nie mając żadnych przepisów, bez żadnej deregulacji, bez żadnych jakichkolwiek innowacji, żeby rząd był kierowany przez człowieka, który każe ministrowi finansów, ministrowi gospodarki, ministrowi skarbu i innym ministrom oceniać urzędników tej administracji. Nie pragować ich za to, że ściągnęli dodatkowe podatki, tylko wyłącznie za to, ilu firmom pomogli dalej funkcjonować. To naprawdę jest tak cholernie proste. Zmiana tego wektora, zmiana tego sposobu zarządzania i oceniania natychmiast powoduje inną sytuację. Jeśli się w tym momencie uda nam tak od nowa zorganizować wzajemną podstawową energię w Polsce, to będziemy mieli to, co było wtedy w latach 90. Z dnia na dzień powstało milion małych i średnich przedsiębiorstw, które stworzyły dzisiejszą względnie dobrą sytuację polskiej gospodarki. I ja wam to, i tym wszystkim, którzy chcą się do nas przyłączyć, obiecuję. Ruch Palikota będzie tę ideę wolności. Wolności gospodarczej, wolności kobiety, wolności prawa obywatelskich dla każdej mniejszości, wolności od religii. Tę ideę wolności będziemy chcieli wprowadzić w życie, skupić wokół niej wszystkich tych, którzy będą chcieli z nami to zrobić. Zaproponujemy w przyszłym tygodniu, we wtorek lub środę, inicjatywę konstytucyjną. Poprosimy bardzo wielu ludzi, aby razem z nami zaczęli przygotowywać taką konstytucję wolności, bo my potrzebujemy tej konstytucji. To niestety jest prawda, że te kompromisy z lat 90. się zestarzały i są martwe. Tak jak martwa jest ustawa aborcyjna, martwa w tym podstawowym sensie, że dzisiaj nie odpowiada aspiracjom większości naszego społeczeństwa. 80% kobiet chce liberalizacji ustawy aborcyjnej. 60% Polaków akceptuje związki partnerskie. 80% Polaków chce metody in vitro finansowanej budżetu państwa. Parlament w najmniejszym stopniu nie odpowiada tym oczekiwaniom. I tak samo jak ta kwestia wolności dotycząca właśnie, i tak jak ten zgniły kompromis dotyczący aborcji jest już dzisiaj nieaktualny, tak samo nieaktualna jest dzisiaj polska konstytucja. To nie jest konstytucja taka, jaką dzisiaj Polacy chcą mieć. To jest konstytucja, która nie rozstrzyga nie tylko tych wszystkich praw dotyczących wolności, nie definiuje dostatecznie głęboko świętego charakteru państwa, nie definiuje usługowych funkcji państwa wobec obywatela, ale przede wszystkim, i to jest może najważniejsze, to jest konstytucja, która nie rozstrzyga, kto w Polsce tak naprawdę tworzy rząd, kto tak naprawdę w Polsce ma władzę, czy prezydent, czy premier. To jest konstytucja, która ma w sobie zaplanowany konflikt. No, tutaj Janusz Palikot jeszcze przez chwilę wnęca się nad konstytucją, możemy to wyciąć, a potem przeszedł do komentarza na temat najnowszych propozycji ministra finansów. To jest kapitału spółek skarbu państwa, skapitalizowanych takiego nowego przedsięwzięcia, to się ma nazywać polskie inwestycje i potem jeszcze lewar bankowy i finansowy ma dać 60 miliardów inwestycji głównie w elektrownie, głównie w bloki energetyczne, w tym też elektrownia atomową, której wprawdzie premier wczoraj nie mówił, ale ona jest istotnym elementem tego programu. Otóż proszę Państwa, jeżeli wydamy te 60 miliardów, a padały jeszcze dodatkowe kolejne 40 miliardów w innej pozycji, tak, jeżeli wydamy te pieniądze na tego typu inwestycje, to jest najgorszy sposób wydania pieniędzy z punktu widzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia tych pracy. Dlatego, że te inwestycje centralne, takie jak bloki energetyczne, a już szczególnie elektrownia atomowa, mają tę cechę, że w niewielkim stopniu tworzą miejsca pracy. Właśnie zasadą w czasach takiego kryzysu powinno być, żeby tego typu inwestycje miały charakter jak najbardziej lokalny, żeby przy tych wszystkich przedsięwzięciach, także dotyczących infrastruktury, było więcej na remonty dróg gminnych i powiatowych, a mniej na tych dróg centralnych. Żeby przy inwestycjach energetycznych więcej pieniędzy było na odnawialne źródła energii, a mniej na elektrownie atomowe. Bo te właśnie inwestycje generują miejsca pracy. I druga rzecz, która jest szczególnie potrzebna, i to było bardzo wzroczne w tych prezentacjach wcześniejszych,
jak najwięcej pieniędzy w tym okresie, no w formie w miarę inteligentnej trafiło do tych, którzy mają dzisiaj najmniej pieniędzy. Bo ci, którzy mają najmniej pieniędzy w Polsce, najszybciej zabiją miarę konsumpcjonalną. Żebyśmy nie wiem, jak to, w jakich stronach opatrzyli, jest konieczne, bardzo istotne rozwiązanie. Dalej Janusz Palikot rozwijał jeszcze te punkty programu, które wcześniej przedstawił. Potem wystąpił w roli bioenergoterapeuty, który chce wyzwolić i obudzić energię uśpioną w Polakach. No i płynnie przeszedł do kampanii wyborczej i swoich opinii o polityce. Szczególnie zaciekawiła mnie jego opinia o PSL-u. Jeśli ktoś może doprowadzić do zwycięstwa PiS-u, to Waldemar Papak i Polskie Stronnictwo Ludowe. To jest jedyne ugrupowanie, które może w przyszłości tworzyć koalicję z PiS-em. Dlatego przez te wszystkie najbliższe miesiące będziemy każdemu w Polsce pokazywali, czym jest Polskie Stronnictwo Ludowe. I nie spoczniemy, dopóki to państwo, ta partia rodzin prywatnych nie przestanie funkcjonować w naszym kraju. I obiecuję wam, wszystkim w Polsce, że ruch Palikota nigdy z Polskim Stronnictwem Ludowym nie stworzy żadnej koalicji. No, panie Januszu, trzymamy pana za słowo. Dziś już wiemy, że wolny rynek i wszyscy jego kapłani z arcybiskupem Tuskiem, biskupem Polowym Pawlakiem i papieżem kapitalizmu politycznego Kaczyńskim... Co trzeba wypalić, żeby mieć takie pomysły, wie tylko Janusz Palikot. O wszystkim innym dowiesz się z kontestacji. Wolnego Radia Wolnych Ludzi. Przypominam, że słuchacie kontestacji, a konkretnie specjalnego wydania audycji Tydzień w sieci, relacji z Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizowano go przez partię Ruch Poparcia Janusza Palikota. To była pierwsza część, jako że czas antenowy nam się kończy, więc na niej w tym momencie zakończymy. Druga część przede wszystkim będzie się składała z wywiadów z politykami, a będzie próbowała z nich wydusić rozmaite szczegóły dotyczące ich przedstawionych wcześniej propozycji. Jak tylko będzie gotowe, wrzucimy na serwer. Zapraszam.